Cześć, cześć, witam was szereg internetu. Słuchajcie, ja wiele razy już mówiłem na swoim vlogu o tym sztucznym podziale na wykroczenie i przestępstwo. Jest to taki podział, który naprawdę, wierzcie mi, funkcjonuje chyba tylko w naszym dziwnym kraju. Bo wszędzie gdzieś indziej jest podziane wyraźnie. Tak zwane złamanie prawa. No bo jak ktoś coś ukradnie, jak ktoś coś zniszczy, jak ktoś, nie wiem, kogoś pobije, to jest to przestępstwo. No, nie jest to żadne jakieś kretyńskie wykroczenie, jest to po prostu przestępstwo. Ale okazuje się, że jednak nasi politycy, a przynajmniej spora część tych polityków, już naprawdę, wierzcie mi, oderwała się całkowicie od społeczeństwa. Oni na tej wiejskiej stworzyli jakąś taką własną enklawę i takie życie po życiu. Podoba mi się nazwa. Dokładnie, słuchajcie, kiedyś żyli z nami, niektórzy nawet walczyli o nasze dobro i teraz jakby zapomnieli całkowicie o tych ideałach. Przecież prasa już tyle razy pisała o tym, że coś jest nie tak, że w kraju, w którym większość emerytów ma rentę w granicach 1000 zł, nie mówiąc już o rencistach, którzy podają mieć rentę 400 parę złotych, to że podniesienie pułapu do 1000 zł jest tylko wygodą dla policji i polityków, aby poprawić ich statystykę i ich swoje samozadowolenie. I za chwilę będę się ubierał, będę jechał do Warszawy. Zostałem zaproszony zresztą po raz kolejny do programu Pytanie na śniadanie, gdzie będzie poruszany ten program. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze w tym programie wystąpi, kto w jakiś sposób jest w tej elicie decydentów. Ale za bardzo bym na to nie liczył. Natomiast słuchajcie, już wy jako internauci, no wiele razy pokazaliście naprawdę swoją siłę. Ja wiem, bardzo duża grupa osób, która do mnie teraz pisze do mnie w ten sposób: panie Marku, jest nudno, vlogi to już nie są te vlogi, jak były dawniej. Ja wiem, że fajniej jest oglądać, jak komuś coś kradną, czy ewentualnie jak próbują dać komuś w mordę. Ale wierzcie mi, że to jest nasza wspólna sprawa. Jeżeli podniosą tą kwotę do 1000 zł, będziecie naprawdę na ulicach o wiele mniej bezpieczni. Będą wam wyrywać komórki z rąk, będą wam kraść rowery, będą wam kraść portfele, wierząc w to, że naprawdę będą jakby mniej ścigani. I taka jest chamska prawda. Nie wierzcie w to, co mówi rzecznik policji, że dzięki temu oni będą szybsi i bardziej operatywni w karaniu. Byliby szybsi i operatywniejsi, ja się z nimi zgadzam, gdyby im się chciało tych złodziei szukać, ale im się nie będzie chciało szukać. Tak jak teraz, do 250 zł, to jak im nie przyprowadzicie złodzieja na taczkach, to nie ma szansy. Będą mieć was... Ja nie będę, słuchajcie, klo. Ktoś ostatnio powiedział, że fajnie wygląda, jak rzucę mięsem, ale nie będę, klo. Słuchajcie, mam gorącą prośbę do was. Weźcie, siedzicie przy tych laptopach. Napiszcie ten maila, napiszcie maila do komendanta policji, napiszcie maila do kancelarii Sejmu, napiszcie maila nawet do programu Pytanie na śniadanie. W ten sposób pokażecie, że nie jesteście obojętni, że potraficie zrobić coś więcej niż powiedzieć: panie Marku, poprzyjcie mnie, ale poprzyjcie mnie aktywnie. Włączcie się do tego, to jest nasze wspólne dobro. Cześć, słuchajcie, pozdrawiam was i wszyscy, którzy
będą mieć czas, zapraszam Was na oglądanie Pytanie na śniadanie. Problem jest, słuchajcie, ważny dla nas wszystkich. Nie tylko dla szeryfa. Cześć, słuchajcie, przepraszam za taki bardzo poważny ton, no ale to jest w końcu poważny kanał.